Londyn, 1888 rok. Skąpanymi w mroku ulicami przechadza się zło. Zło tak ogromne, jakiego do tej pory lokalni mieszkańcy nie uświadczyli i jakiego już nigdy nie zapomną. W 1882 roku do Anglii sprowadzają się uchodźcy z Europy Wschodniej, co doprowadza do przeludnienia oraz pogorszenia warunków mieszkaniowych i możliwości zatrudnienia. To właśnie jest przyczynkiem wzrostu przestępczości i alkoholizmu w rejonie Whitechapel. Na nieszczęście wielu kobiet skrajne ubóstwo zmusza je do prostytucji. Dzielnica ta zyskuje łatkę miejsca upadku moralnego, gdzie olbrzymia bieda przeplata się z beznadzieją i liczną przestępczością. Nie może być gorzej, prawda? Otóż może. To właśnie wtedy, w już i tak bardzo doświadczoną przez los dzielnicę Londynu, Whitechapel, uderza zło w czystej postaci. Między 3 kwietnia 1888 roku a 13 lutego 1891 roku ma miejsce 11 zbrodni. Zbrodni tak brutalnych, że do dnia dzisiejszego sprawa morderstw z Whitechapel wymieniana jest wśród największych nierozwiązanych zagadek kryminalnych wszechczasów. Związek między morderstwami de facto nigdy nie został udowodniony, ale spośród wspomnianych 11 zbrodni, 5 zyskało miano tzw. kanonicznej piątki, gdzie uważa się, że były sprawką seryjnego mordercy. I to nie byle jakiego mordercy. Sprawca ten był wyjątkowo brutalny. Działał zawsze pod osłoną nocy i tak szybko jak się pojawiał, tak równie szybko rozpływał się w powietrzu, pozostawiając za sobą krwawy ślad swojej działalności, szerząc postrach wśród mieszkańców. Sprawca przeraźliwie rani swoje ofiary, głęboko podcina im gardła, tnie brzuchy i okolice narządów płciowych. Usuwa również organy wewnętrzne oraz rani twarz napotkanym na swej drodze kobietom, których to rozległość potęguje się wraz z każdą kolejną ofiarą mordercy. Dzięki swemu modus operandi sprawca zyskuje miano, pod którym znamy go do dziś, Jack the Ripper, Kuba rozpruwacz. Co prawda pierwsze dwa morderstwa, do których doszło na Whitechapel, nie jest skojarzone bezpośrednio z Kubą rozpruwaczem, ponieważ nie pasują one do wymienionego schematu. Ofiarami tychże napaści była Emma Elizabeth Smith, która została napadnięta i okradziona. Do pochwy ofiary wepchnięto tępy przedmiot przebijając otrzewną, co bezpośrednio przyczyniło się do zgonu kobiety następnego dnia. Natomiast ofiara samą napaść przeżyła i była w stanie zeznać, że napaści dokonało 2 lub 3 mężczyzn, z czego jeden z nich był nastolatkiem. Drugą ofiarą była Martha Tabram, która straciła życie 7 sierpnia 1888 roku po ataku nożem. Kobiecie zadano 39 ran kłutych, nie podcinając gardła, zatem wielu ekspertów badających sprawy ataków na Whitechapel również wyklucza kobietę z kręgu ofiar Kuby rozpruwacza. Piątek, 31 sierpnia 1888 roku, około 3:40 nad ranem, na ulicy Bucks Row. Przechodzący tamtędy Charles Cross znajduje jeszcze ciepłe zwłoki Mary Ann Nichols. Gardło Nichols dwukrotnie mocno przycięto, a na brzuchu znaleziono rany cięte. Dość interesujące jest to, że jeszcze pół godziny wcześniej w tamtym rejonie przechadzał się policjant John Thane, który podczas swego patrolu nie zauważył niczego podejrzanego. Sobota, 8 września 1888 roku. Około 6 rano John Davis na podwórku domu przy ulicy Hanbury 29 odnajduje ciało Annie Chapman. Kobiecie również dwukrotnie podcięto gardło, rozcięto brzuch, upiornie dekorując nieboszkę jej własnymi jelitami, kładąc je obok ciała. Dodatkowo sprawca wycina ofierze macicę, część pochwy i pęcherza moczowego, które to zabiera ze sobą. Niedziela, 30 września 1888 roku. Tej nocy dwie kobiety miały to nieszczęście spotkać na swej drodze przeznaczenie. Pierwszą z nich jest Elizabeth Stride, którą odnajduje Louis Dimschutz. Ofiara, co dziwne, poza podciętym gardłem nie ponosi dodatkowych charakterystycznych obrażeń. Spekuluje się, że jej mordercą mógł być ktoś inny,
Natomiast nie można także wykluczyć, że Kuba Rozpruwacz został po prostu spłoszony w trakcie aktu mordowania ofiary. Jeden ze świadków zeznał, że około 45 minut po północy widział kobietę rozmawiającą z jakimś mężczyzną, który po chwili przewrócił ją na ziemię, a następnie krzyknął słowo „Lipski” w kierunku innego mężczyzny stojącego po drugiej stronie ulicy. To właśnie ów świadek identyfikuje w Kosnicy kobietę jako Elizabeth Stride. Około 1:35 Metro Square policjant Edward Watkins odnajduje ciało Catherine Eddowes. Kobieta ma podcięte gardło, mocno okaleczoną twarz, rozcięty brzuch. Wnętrzności sprawca ponownie układa obok ciała, zabierając ze sobą część macicy i lewą nerkę. Nie był to jednak koniec makabrycznych znalezisk, jakich dokonano tej nocy. Otóż około 3 nad ranem odnaleziono również fragment zakrwawionego fartucha zmordowanej kobiety, nad którym znajdował się napis: „Żydzi są ludźmi, którzy nie będą obwiniani o nic”, albo „Żydzi nie są ludźmi, którzy nie będą obwinieni o nic”. Napis ten został usunięty na polecenie komisarza policji z obawy o antysemickie zamieszki. Noc, piątek, 9 listopada 1888 roku. Wtedy to życie traci ostatnia kobieta zaliczana do kanonicznej piątki, Mary Jane Kelly. Około 10:45 rano do mieszkania kobiety przybywa Thomas Bowyer. Ma on odebrać od Mary Jane Kelly zaległy czynsz, jednak to, co miał za chwilę odkryć, przechodzi jego najśmielsze wyobrażenie. Pomimo licznego pukania do drzwi, nikt mu nie otworzył, dlatego też postanowił odepchnąć kotarę i zajrzeć do mieszkania przez okno. Jego oczom ukazuje się zmasakrowane, leżące na łóżku ciało Kelly. Kobiecie podcięto gardło, usunięto skórę wraz z mięśniami, część tułowia i ud. Organy wewnętrzne ponownie stanowią złowieszczy anturaż wokół ofiary. Serca natomiast nie udaje się nigdy odnaleźć. Spekuluje się, że sprawca zabrał je ze sobą jako makabryczną pamiątkę dokonanej przed chwilą rzezi. Do kwietnia 1891 roku ma miejsce jeszcze kilka innych zbrodni, które to jednak w mniejszy lub większy sposób różnią się od siebie sposobem pozbawienia ofiar życia. Do dziś specjaliści spekulują, czy były to morderstwa popełnione przez Kubę Rozpruwacza. W czasie popełnienia morderstw policja i prasa otrzymała blisko 2000 listów. Scotland Yard przeczytał około 700, natomiast do dziś w archiwach londyńskich znajduje się ich ponad 300. Co ciekawe, ponad 100 listów zostało napisanych przez osoby podające się za mordercę, jednak 3 z nich wyróżniają się w sposób szczególny i wywołują ciarki na plecach. W liście ostemplowanym datą 27 września 1888 roku pierwszy raz pojawia się pseudonim Jack the Ripper. Nadawca pisze w nim: „Drogi szefie, ciągle słyszę, że policja złapała mnie, ale nie przymknął mnie, na razie. Śmieję się, gdy oni wyglądają tak mądrze i mówią o byciu na właściwym tropie. Ten żart o skórzanym fartuchu naprawdę mnie ubawił. Nie trawię dziwek i będę je rozpruwał, dopóki nie zostanę zamknięty. Ostatnia praca była wspaniałym dziełem. Nie dałem damie czasu na kwik. Jak złapią mnie teraz? Kocham swoją pracę i chcę znowu zacząć. Wkrótce usłyszysz o mnie i o moich małych sztuczkach. Zostawiłem trochę stosownej czerwonej substancji w butelce po piwie imbirowym po ostatniej robocie, aby napisać nią, ale zgęstniała niczym klej, więc nie mogę jej użyć. Mam nadzieję, że czerwony tusz wystarczająco pasuje. Haha. Pracując następnym razem, obetnie damię uszy i wyślę funkcjonariuszom policji. Tak dla zabawy. Zatrzymajcie ten list, aż nie zrobię trochę więcej. Później go wydajcie. Mój nóż jest tak miły i ostry. Oraz chcę dać mu zajęcie, kiedy tylko będzie taka możliwość. Powodzenia, pozdrawiam. Kuba Rozpruwacz. Wybacz, że użyję pseudonimu. PS. Niezbyt dobrym pomysłem było wysłanie tego, zanim nie zmyłem czerwonego tuszu z rąk. A niech to, bez szczęścia na razie. Teraz mówią, że jestem lekarzem. Haha. Następną rzekomą wiadomością od zabójcy była karta pocztowa, ostemplowana datą 1 października 1888 roku o treści: „Nie żartowałem, drogi stary szefie, gdy dałem ci wskazówkę. Usłyszysz o robocie zuchwałego Kuby jutro. Tym razem podwójne wydarzenie.
numer jeden trochę piszczał. Nie mogłem więc dokończyć od razu. Nie miałem czasu wziąć uszu dla policji. Dzięki za przechowanie ostatniego listu, póki nie wziąłem się znów do roboty. Kuba Rozpruwacz. Ostatnim listem powiązanym z Kubą Rozpruwaczem jest tak zwany list z piekieł. Ostemplowany datą 15 października 1888 roku. O dziwo nadawca nie podpisał go swym pseudonimem, co odróżnia go od listu drogi szefie i kartki pocztowej. List ten charakteryzuje się licznymi błędami ortograficznymi niż poprzednicy. Dodatkowo do listu dołączono niewielkie pudełeczko, w którym to znajdowała się połowa nerki zakonserwowana w etanolu. A więc wprost nasował to związek z Catherine Eddowes, której to wycięto i zabrano ze sobą nerkę. Badania przeprowadzone przez chirurga doktora Thomasa Openshawa wykazały, że jest to nerka bezsprzecznie pochodząca od człowieka. Jednak nie udało się ustalić ani wieku, ani płci właściciela. Sama treść listu zawiera sporo błędów ortograficznych, ale w przybliżeniu oddaje następujący charakter. Z piekieł. Panie Lask, posyłam panu pół nerki, którą wyjąłem jednej kobiecie i zachowałem dla pana. Drugą część usmażyłem i zjadłem. Była bardzo smaczna. Mogę posłać panu okrwawiony nóż, jaki ją wyrżną. Jeśli tylko poczeka pan trochę dłużej. Podpisany, złapnie jeśli potrafisz. Większość zabójstw miała miejsce w weekendy, na sąsiadujących ze sobą ulicach, co też zdaniem większości ludzi sugerowało, że sprawca mieszkał w pobliżu, a w ciągu tygodnia był zajęty pracą. Hipotez było wiele. Jedni wskazywali, że Kuba Rozpruwacz był lekarzem, bądź też osobą pochodzącą z bogatszych dzielnic, sporadycznie zapuszczającą się w biedniejsze rejony Londynu. Kolejni wskazywali zaś, że za zbrodnię odpowiada Żyd, John Pizer, któremu nadano pseudonim Skórzany Fartuch. Był on szewcem mieszkającym na terenie Whitechapel, który znany był z tego, że zastraszał prostytutki. Po zatrzymaniu go przez policję jednak okazało się, że ma on tak mocne alibi, że nie można przedstawić mu żadnych zarzutów. Detektyw Robert Sager stwierdził natomiast: mieliśmy mocne dowody, by podejrzewać pewnego rzeźnika pracującego w Butcher's Road, Aldgate. Ostrożnie mu się przyglądaliśmy. Nie ma wątpliwości, że był szalony i po pewnym czasie jego przyjaciele uznali, że najlepiej dla niego byłoby go odesłać do prywatnego zakładu dla psychicznie chorych. Kiedy wreszcie go tam umieszczono, nie dochodziło więcej do bestialstw Rozpruwacza. Pojawił się też wątek polskiego fryzjera, Seweryna Kłosowskiego, którego oskarżono o otrucie swoich trzech żon. Jednakże nie udało się go powiązać z Kubą Rozpruwaczem. Teorii było tak naprawdę niezliczone ilości. Na przestrzeni lat pojawiały się także inne teorie, między innymi mówiące o tym, że policja znała tożsamość sprawcy, jednak z jakichś powodów nie rozpoczęła przeciw niemu postępowania. Robert Anderson z kolei był przekonany, że zabójca był polskim Żydem, a Melville McNaughton wymienia w swoich notatkach trzech podejrzanych, w tym Arona Kośmińskiego, polskiego Żyda umieszczonego w zakładzie dla obłąkanych w 1891 roku. Lista podejrzanych o bycie Kubą Rozpruwaczem liczy ponad 100 osób. Do dziś nie poznano prawdziwej tożsamości mordercy i sprawa pozostaje nierozwiązana. W ramach ciekawostki należy wspomnieć, że w 2011 roku brytyjski detektyw badający sprawę Kuby Trevor Marriott złożył prośbę do Metropolitan Police o dostęp do nieocenzurowanych dokumentów dotyczących sprawy, jednakże jego wniosek został odrzucony. Policja powołała się na fakt, że w dokumentach tych znajdują się chronione dane informatorów policyjnych, których to ujawnienie mogłoby wpłynąć na ewentualne przyszłe zeznania dzisiejszych informatorów. Natomiast w książce Naming Jack the Ripper, Russell Edwards stwierdził, że na podstawie badań DNA materiału znalezionego na miejscu zbrodni, a konkretniej na szalu ofiary, był w stanie powiązać krewnych Arona Kośmińskiego, wskazując właśnie na pochodzącego z Polski fryzjera jako sprawcę brutalnych zbrodni. Jednak poza samym autorem nikomu nie udało się potwierdzić tych doniesień. Z czasem okazało się, że materiał był zanieczyszczony, a samo badanie okazało się błędne. Działalność Kuby Rozpruwacza zwróciła uwagę na fatalny stan najuboższych dzielnic Londynu. Spowodowały sprzeciw społeczny wobec panujących tam złych warunków sanitarnych i przeludnienia. 20 lat po morderstwach dzielnice biedy oczyszczono lub wyburzono. Do dnia dzisiejszego zachowały się ulice oraz niektóre budynki, które przypominają niegdysiejsze tragedie.
Dom publiczny, w którym pracowały Annie Chapman i Mary Jane Kelly, jest jednym z głównych punktów wycieczkowych. Oprócz sprzecznych oraz bardzo często nieprawdziwych relacji świadków nie zachowały się żadne dowody sądowe, co utrudnia ustalenie ponad wszelką wątpliwość tożsamość Kuby Rozpruwacza. Sam morderca stał się straszakiem dla dzieci, będąc kreowany na postać przypominającą zjawę czy potwora. Dopiero w XX wieku do jego ogólnego wyobrażenia jako dżentelmena w czarnym kapeluszu czającego się na swe ofiary dodano elementy pochodzące od innych postaci, np. pelerynę Drakuli. W 2006 roku na łamach czasopisma BBC History został on wybrany najgorszym Brytyjczykiem w historii. Jednak czy na pewno Brytyjczykiem? I to już wszystko, co dla Was dziś przygotowałem. Jeśli się podobało, zostaw łapkę w górę, napisz komentarz. Zachęcam również do subskrypcji kanału oraz włączenia dzwoneczka, dzięki czemu zawsze będziesz na bieżąco z nowymi materiałami, które będą się tu pojawiać cyklicznie. Do usłyszenia niebawem. Cześć!